drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie. Witamy Was bardzo serdecznie dzisiejszego poranka, 3 czerwca, z parafii ewangelickiej w Mikołajkach. Za nami możecie podziwiać piękny kościół, który jest usytuowany nad jeziorem na mazurskiej ziemi. Gościmy dziś w Mikołajkach, ponieważ odbędzie się o godzinie 11:00 walny zjazd Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa. To wielkie święto dziękczynienia. To wielkie święto Kościoła, podczas którego możemy się dzielić dobrem. Możemy wspomagać parafie, które planują remonty kościołów, plebanii czy domów parafialnych. Stojąc tu w tym miejscu, chcielibyśmy w imieniu Zarządu Bratniej Pomocy wraz z księdzem biskupem Marcinem podziękować Wam, drodzy, za zeszłoroczną zbiórkę funduszy na ten piękny cel. Jak wszyscy dobrze pamiętamy, zeszły rok był bardzo trudny. To rok niepokoju, niepewności i także zarząd przeżywał chwilę troski, czy uda nam się zebrać ofiary, aby wspomóc tych, którzy planowali swoje remonty. Okazało się, że to właśnie Wy wszyscy otworzyliście swoje serca i składając ofiary, wspólnie razem zebraliśmy rekordową ilość funduszy na dzieło Bratniej Pomocy. I te pieniążki mogliśmy przekazać wszystkim, którzy wyrazili potrzebę i złożyli wniosek do Zarządu Bratniej Pomocy. Dziś złożą nam sprawozdania z tego, co wykonali, ponieważ już niedługo będziemy rozpoczynali kolejny 158. walny zjazd. A ja w imieniu zarządu bardzo serdecznie dziękuję Wam za każdy złożony dar na ten piękny cel. Moi kochani, zapewne wielu z Was zadaje sobie pytanie, gdzie inwestowane są te środki, które Wy składacie w swoich ofiarach. Podróżując tutaj do Mikołajek, mieliśmy okazję z księdzem Danielem zobaczyć dwa miejsca, w których zostały wyremontowane budynki parafialne. Byliśmy w Nidzicy, gdzie przepięknym blaskiem, przepięknym wyglądem olśniła nas wręcz plebania, w której mieszczą się salki katechetyczne. Byliśmy również w kościele w Rańsku, gdzie remontowany jest w tej chwili dach. Możecie to zobaczyć na zdjęciach na Waszych ekranach w tej chwili. Moi drodzy, naprawdę bardzo dziękujemy Wam i jesteśmy głęboko poruszeni i wzruszeni tym, jak każda złotówka jest pieczołowicie wydawana w tych miejscach, które zwracały się o pomoc. A tym, który otwiera nasze serca do niesienia pomocy, do czynienia dobra, jest nasz Pan Bóg. I o Nim dziś czytamy w Psalmie 125. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza swój lud teraz i na wieki. Bóg nas nie opuścił. Bóg jest ciągle obok nas. On trzyma mocno naszą dłoń, On nam pomaga. On też otwiera nasze serca i pozwala działać tymi darami, którymi nas ubogacił. Moi kochani, pamiętajmy, że Pan Bóg nasz jest niewzruszony. On zawsze wysłuchuje naszego wołania. Może nie od razu reaguje, nie odpowiada w taki sposób, jakbyśmy zawsze chcieli, ale On wysłuchuje i udziela nam odpowiedzi. Bo jest Bogiem stałym, Bogiem, który trwa na wieki. Życzymy Wam dziś niesamowicie pięknego w przeżycia pełnego dnia i pokój, którym jest nasz Pan. Jak czytamy w drugim liście do Tesaloniczan, Pan pokoju niech da Wam swój pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z Wami wszystkimi. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.